Miałem niebywałe szczęście i przyjemność spotkać kiedyś młodych ludzi w tak zwanym liceum wojskowym o takim profilu, na początku jak zostałem kapłanem. I to wielka frajda jako dla mnie, dla salezjanina, że mogłem się otrzeć o ich życie, bo dzięki nim mogłem poznać parę fantastycznych przestrzeni. W ramach ich też edukacji, w ramach szkoleń, które przechodzili, w swoim systemie takim rocznym mieli obowiązkowe tak zwane bytowanie, jak się nie mylę. Czyli na końcu roku szkolnego był wycięty jeden tydzień, gdzie instalowali się w lesie na określonym terenie i ze swojej bazy przez cały tydzień mieli różnego rodzaju eskapady, różnego rodzaju nocne, dzienne eventy, które wiązały się z jakby z poszerzaniem swojej kondycji, swoich predyspozycji, swojej wytrzymałości, swoich po prostu jakby weryfikatorach z tego, czy rzeczywiście to, w co idą, to jest ich bajka, tak? I pamiętam, jak jedna z klas miała dosyć takie grube wspomnienie z jednego elementu w czasie tego bytowania, gdzie znaleźli się drużynowo, całą ekipą, musieli przejść przez bagno. Po prostu soczyste, grube jakby bagno i mieli, jakby sytuacja była zespołowa, tak, że mieli to przejść jakby całością. Ciekawostką było to, że jako ekipa, w sensie jako ta klasa, tak no, trochę byli podzieleni, trochę się to nie kleiło, mimo że to już jakieś kilka miesięcy, czy nawet kilkanaście byli ze sobą, ale to gdzieś tam no nie grało do końca, tak? I jest ten moment, kiedy wchodzą w to bagno, idą mniej więcej jedno za drugim, trochę solistów, trochę solistek, jakaś tam ekipa i przemierzają przez to bagno powoli, centymetr po centymetrze i nagle jedna z nich była takiego niewysokiego wzrostu, niskopienna można powiedzieć i w pewnym momencie ktoś zauważył, że ona już powoli zaczyna zasysać, tak? Więc szybko cała ekipa się tak zgrała, że mało tego, że dziewczynę wyciągnęli na powierzchnię, ogarnęli ją krótko, złączyli się razem i całe bagno przeszli bez szwanku, wychodząc na zewnątrz. I to wspominają jaki taki moment, który tak naprawdę ich trochę związał ze sobą, scalił i pewne zagrożenie, w których jedna z nich jakby stanęła, resztę tak pobudziło do życia i tak do współpracy ze sobą, do takiego zbudowania teamu, że to potem procentowało już jakby w dalszym byciu ze sobą, w szkoleniach i tak dalej i w tym, że odnajdywali się po prostu jakby zespołowo w tym temacie. Po cóż ja dzisiaj to, pardon, tylko że żorą komary oczywiście, bo stanąłem w takim bagiennym terenie, bo toż dzisiaj mnie prowokuje do takiej zajawki na początek. Pierwsze czytanie o Jeremiaszu, który w sytuacji zagrożenia całej Jerozolimy, gdzie już najeźdźca jest blisko, idzie jako prorok napomnieć Sedecjasza, króla zresztą. Póki można, to oddajmy jakby żywy inwentarz ludzi, to wszystko, co jest jeszcze naszą świętością, czyli świątynię i zabezpieczmy to w rozsądku, tak, że to nie zginie, bo jak to położysz, jak dasz się najechać, to wszystko poleci. I oczywiście to doszło też do uszu wojska, czyli morale wojska zaczęło się trochę rozmontowywać, że już tak nie chcieli walczyć, czyli być może rzeczywiście może to lepiej oddać. No i tak zwany establishment królewski jakby szybko egzekwuje, wiążąc króla różnymi układzikami, że no tego gościa trzeba strącić, bo będzie nam rozmontowywał tej armię. Tak? Jakaś niesubordynacja w ogóle nie wchodzi w kwestię. Ceną za to jest to, że koleś ląduje generalnie w potężnej cysternie, która była zbudowana na magazynowanie pod ziemią, pod wartownią pewnie jakiegoś tam pałacu królewskiego, bo tak słychać, że to była cysterna syna królewskiego. I tam gościa na linach spuszczają. I tam jest ciekawostka, takie jest zdanie, że Jeremiasz zanurzył się w błoto. To jest takie pieszczotliwe, takie trochę spudrowane, że się zanurzył, dlatego że gość generalnie utągał się w błocie, ale w oryginalnych językach to brzmi ugrzązł. Ja to z tyłu mam takie błotko, taki sobie przygotowałem na dzisiejsze popołudnie, malutki błoto Ranmageddon, więc zaraz pójdę w odnowę biologiczną, będę się kitrał jak świnia trochę. Oczywiście i z przymrożeniem oka i nie tylko, ale lubię eksplorować takie momenty. Tutaj u nas na Warmii trochę wyparowało, jak leje, co leje. Tak, ten tydzień jest dosyć taki suchawy, więc no trochę przyjemne, spożyteczne, ale zaraz runę jakby w eksplorowanie tego początku bagienka i pójdę gdzieś dalej w krzaki. Jak to Adaś poszedł w krzaki. No i teraz co ma to do tego z nami?
żeby do krawężnika i do brzegu. Bywa tak, jakże Jeremiasz, że mamy takiego Jeremiasza w życiu w sobie. Czyli o co chodzi? Że ktoś nas spuści w swoje życie, w cysternę swojego życia, co jest konsekwencją tego, że komuś stanęliśmy powiedzieć prawdę, albo skomentować, albo po prostu napomnieć, tak? Bo jak nas Bóg wysyła też jako proroków, albo też i proroków do nas wysyła, to albo my kogoś wrąbiemy w jakieś swoje bagienko i tam lepiej niech nie wychodzi, po paz albo i lepiej, albo ktoś nas wpuści w bagno swojego życia, w pracy możemy, niby fajnie zwiastowało, ale utągać się, jakby być związanymi różnymi sytuacjami, możliwościami, może jakimś HR-kiem, który wzrasta do góry. No i można ładnie scylindrować, zostać wpuszczony na jakichś obiecujących linach, ale się zassać. I teraz jakby jak ktoś się wrąbie w bagienko, spróbuję gdzieś tutaj wkroczyć, generalnie nie wiem, czy się da. Znaczy dać to się da, tylko nie wiem, czy wyjdę. Póki co stanąwszy na bagienku i nie jest ten trochę otrzęsione z wody jest, tak? Ale pójdziemy dalej, to zobaczymy. Ktoś już to eksplorował, więc tutaj trochę pochodziło pewnie bydła i nie tylko. Nie to, że ja jak bydło, czy tam kogoś porównuję, ale tak mamy, że przechodzimy różne grząskie grunty i wydaje nam się tam, a tam się wyciągnę, jakoś tam to będzie, a nagle może być taka zasawka, no, że próbujesz swoimi możliwościami w prawo, w lewo, szarpiesz, schodzą siły i nie podziergasz. Jeszcze raz, nie podziergasz. I nawet żeby się stąd wyciągnąć, nawet jak już komuś dasz sygnał, żeby cię wyciągnął, no to trzeba będzie coś zostawić. Może kaloszki życiowe, może buciki, może jakieś fajne szpileczki. Może jakieś fajne wdzianko i cię obedrze i obnaży cię trochę. Usmarujesz się i łatwiej jest może wejść pod prysznic i się z tego wymyć zewnętrznie, ale w środku pozostaje doświadczenie bycia w bagnie. Nie z wszystkich bagien można się wyciągnąć tak od razu. Historia Jonasza, żeby nie powiedzieć Judasza, przepraszam, dziś zmiksował. Historia Jonasza jest taka finalnie, której dzisiaj do końca nie słyszymy, że rzucono mu szmaty, po prostu stertę jakichś ciuchów, żeby sobie zapakował pod pachę i pod te pachy rzucają mu liny, żeby się tam przywiązał i dzięki temu ludzie, którzy napomnieli też króla, potem mówią, niesłusznie tego chłopaka skazali, tak? Niesłusznie go wpakowali w czyjeś bagno za to, że komuś zestawił prawda, ale dwa, że chciał ocalić ludzi, tak? I w tym momencie chłopa wyciągają. Czy go tam połamali po drodze, czy coś zostawił, czy go obnażyło, nie wiemy. W każdym razie Bóg z niejednego bagna jest w stanie człowieka wyciągnąć pod jednym warunkiem, że się nawraca. Czyli staje wprawdzie przed sobą, przed Bogiem, przed innymi ludźmi. I bez szwanku czasami się nie uda, ale ma gwarancję tego, że nie utonie. Najgorzej to zasnąć w śmierci, to jeszcze w bagnie. To jakby taka pierwsza zajawka z dzisiejszego słowa, ale idźmy dalej. Tu się gdzieś przekitramy, bo tu jest za sucho, żeby się gdzieś dobrze spróbować wpakować. No, tu już będzie ciekawiej. Sterczy trochę wody, więc może coś się uda ugrząskać. Dzisiejsze słowo w sensie Ewangelia to jest takie na grubej petardzie pierdyknięcie, że Jezus mówi, dobra, nie przyszedłem wam tam poukładać życia. Jak to na billboardach różnego rodzaju w związku z Meczugorie, z tym wszystkim, co się teraz z wiadomą sytuacją dzieje. Pokój. Nie jeden tam się wynaturza, że z tego można zrobić materiał, żeby teraz ustrzelić tam te wszystkie pokoje, wyjazdy do Meczugorie i tak dalej. Nie wchodzę na razie do tego pokoju, jeszcze będzie czas na to. Ale on mówi, nie no, ja przyszedłem wam tutaj zestrzelić trochę, tak? Że w te wszystkie wasze relacje, zwróćcie uwagę, jakie połączenia ojciec, syn, córka z matką, teściowa z synową, ale nie ma mowy o zięciu i o teściu. Ciekawe, dlaczego chłopaki pod jakąś ochronką. To jest oczywiście kontekst jakby też żydowski, tak, że bardziej panie są na cenzurowane niż panowie, to jest z jednej strony, ale w te wszystkie relacje, w których jesteśmy, w których nas Bóg posadził, żebyśmy gdzieś tam sobie w takim czy innym grząskim lub mniej stabilnym terenie funkcjonowali, to Bóg mówi, jak ja pragnę, żeby tam przyszedł taki ogień, żeby wypalił te relacje do cna, ale z czego? Z tego wszystkiego, co jest niewybaczeniem, z tego wszystkiego, co nie jest prawdą, z tego wszystkiego, co jest niepokojem, z tego wszystkiego, co jest zazdrością, z tego wszystkiego, co jest chciwością, z tego wszystkiego, co jest nieczystością. I tak można by rozwijać ten dywan. I Bóg mówi tutaj, pragnę, żeby tam spadł ogień miłości. Żeby, jak bardzo pragnę, żeby zapłonął ogień miłości. Wspomniałem dzisiaj tutaj u swoich, że wczoraj, zdaje się, nie dalej jak wczoraj, wpadł mi w ręce taki artykuł, gdzie osoba przyszła do jubilera
i ma w garści jakąś tam część srebra, taki tak zwany złom pozbierany, różnych tam ozdób i tak dalej. I chciała po prostu to przetopić, to srebro na coś tam, i idzie do tego jubilera, no i mówi, że taka sytuacja, chce to zrobić, ale przy okazji ten jubiler da się skusić na to, żeby trochę technicznie opowiadać, jak on to robi. I dla mnie zadziwiające było to, że jubiler skomentował to w ten sposób, że to srebro wkłada w płomień. No bo musi podgrzać, wiadomo, tak, żeby konsystencja tego się zmieniła, ale mówi, że podczas tego jakby opalania, że następuje też oczyszczenie tego srebra. I dzieje się to w bardzo precyzyjny sposób, że on musi w środek płomienia, ten materiał srebrny wkłada w sam środek płomienia, nie gdzieś na obrzeżach, żeby to lekko posmyrać, zakopcić, nie gdzieś tam z tyłu pod palnikiem, tylko jakby w samo jądro, można by powiedzieć, tego ognia. Czyli w sam środek tej miłości Bóg czasami wkłada, żeby nas opalić, wypalić, żeby nas przez to oczyścić. I ten płomień, który spada, to są i też różne doświadczenia, cierpienia, bagienka. Jakby szarpiąc się w tym, tak jak ta dziewczyna, gdyby się poszarpała na początku jakby w tym bagienku i nie miała możliwości, żeby ktoś ją zasekurował, zrobili łańcuch życia, można powiedzieć, ją przeprowadzili dalej. No przecież mamy doświadczenie z tych wakacji, już nie jeden alarm, że ktoś się tonie, topi, przepraszam, i łańcuch życia, to nagle okazuje się, że finalnie tam nikogo nie było, a kilka osób poniosło swoje życie na ofiarę za kogoś. Wydaje się, że bezowocnie. Tak Pan Bóg jakby zsyła w te wszystkie nasze relacje, w których jesteśmy, ale też w te relacje, w których jesteś, dzisiaj, tu i teraz, w swoim życiu. Żeby one się przepaliły, żeby się oczyściły i żeby tam zeszła miłość. I wzywaj może w tym tygodniu do tych wszystkich relacji, które szczególnie są nieoczyszczone, trudne, kancerujące, których być może jakby autorami, że są w takim stanie, też jesteśmy my sami, żeby prosić o to, żeby się wylało miłosierdzie Boże w miłości właśnie na te relacje, na tą konkretną relację z tą osobą, którą masz może już od dłuższego czasu, może jesteś w jakiejś relacji, która właśnie przypomina to bagno, nie? Że się gdyś, że człowiek pomyślił, ale ja się wsadziłem, nie? Ale ugrzązłem, nie? Ale nie widać w ogóle perspektywy, że po prostu jest taka ślepota, że z tego się nie da wydobyć, nie? No to daj Bogu szansę. No. Trochę zaczyna grzmieć, więc dobrze, więc może zaraz ogień klepnie. To ja dalej idę eksplorować właśnie trochę dziczy i guszy. No i przecież jakiś bagienko, jak to mówią, świnia zawsze wraca do błota. Lubię błotko. Takie męskie klimaty. Natomiast tak już, to oczywiście z przymrużeniem oka, tak na ten tydzień. Niech nas Bóg oczyszcza w swoim ogniu miłości, w tych relacjach, które właśnie mamy gdzieś zamulone, zakopcone. I te cysterny naszego serca, one potrzebują co jakiś czas dobrego karszera, tak? Dobrego karszera, ale takiego nie tylko, żeby tam ogarnąć z grubsza, nie? Tylko naprawdę takiego mocnego karszera pod ciśnieniem, żeby nam tam poukładało na nowo i żeby woda, w którą tam wpuścimy, się nie psuła, żeby miłość, którą będziemy tam nalewać do tych baniaczków komuś, no to żeby nie była przefermentowaną deszczówką. No, to pięknej niedzieli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trzymajcie się, idę w bagienko.